Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Środa 16 tygodnia okresu zwykłego, dzisiaj również w liturgii świętej Kingi, żyjącej w XIII wieku. A to jest kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Wsłuchujemy się dzisiaj w pierwszym czytaniu w obraz powołania proroka Jeremiasza. I to takie też niezwykłe, bardzo po ludzku, ociąganie się i takie doświadczenie też niegodności. Dla mnie to tak ciągle też jest takim obrazem, że właśnie prawdziwy prorok czuje się niegodny swojej posługi, że prawdziwy prorok, ten, który głosi Boże Słowo, który czyni Boże dzieła w świecie, w Kościele, nigdy sam siebie nie obwołuje prorokiem, pasterzem, tak samozwańczo. Dlatego tak to jest też dla mnie ważne, ponieważ dzisiaj często, albo przynajmniej w wielu, wielu miejscach, nie tylko w polskim Kościele, ale w wielu miejscach możemy spotykać się z takimi ewenementami, z takimi sytuacjami, osobami, którzy właśnie powiedzą: nie słuchajcie ani Kościoła, ani papieża, ani biskupów, no bo oni są ludźmi bardzo grzesznymi, pogubili się, uwikłali się w jakieś różne mafie i tak dalej, jak to wszystko słyszę, śmiać mi się chce. I ci prorocy, tacy samozwańczy: słuchajcie mnie, ja tutaj będę waszym prorokiem, ja będę tutaj waszym przewodnikiem, pasterzem. No i tworzą się takie subowczarnie, bym to nazwał, takie podowczarnie, które mimo, że nawet dużo się modlą i dużo w tych owczarniach, w tych miejscach, wspólnotach jest o Panu Bogu, to wiemy przecież doskonale, że tam nic z Panem Bogiem nie ma wspólnego. Dlaczego? Ponieważ kiedy nie ma posłuszeństwa, to nie ma prawdziwej pobożności, nie ma prawdziwej wiary. I mogę oczywiście wszystkich dookoła oskarżać, a sami kiedy się obwołuję takim prorokiem czy pasterzem, no to trochę tak nawiązując do tego niedzielnego pierwszego czytania, jestem pasterzem, który dzielę, który prowadzę owce na manowce. Dlatego dzisiaj patrzymy na proroka Jeremiasza, który jest wybrany przez Pana Boga. A Bóg mówi: ja Cię powołuję. Ja Cię już powołałem, zanim ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki. To otrzymałeś ode mnie zadanie. Oczywiście Pan Bóg ciągle, mimo że tak słyszymy wiele takich tych słów, ale zawsze szanuje wolność, a jednocześnie kiedy nas powołuje, to nas uzdalnia. No, to też jest bardzo ważne słowo, że Pan Bóg nigdy nie powołuje, albo rzadko powołuje chyba ludzi uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. I Pan Bóg, kiedy dzisiaj dotyka ust Jeremiasza, mówi: od tego momentu będziesz mówił to, co ja będę kładł nie tylko na Twoim języku, ale w Twoim przede wszystkim sercu. Po to, żebyś burzył, żebyś niszczył, ale żebyś również budował, żebyś niszczył to, co jest pewnym może wyobrażeniem, to, co jest pewnym może i jakimś sercem pełnym pretensji, to, co jest zniekształceniem, karykaturą Pana Boga, Bożego Słowa, a żebyś budował na nowo to, co ja chcę kłaść w sercach każdego człowieka. Pan Bóg wybiera bardzo poszczególnych ludzi. Ale kiedy dzisiaj słuchamy Ewangelii, to też widzimy, że Pan Bóg, kiedy mówi swoje słowo, to już nie wybiera. Bo dzisiaj przez tego siewcę, przez człowieka, który sieje na różne miejsca to swoje ziarno, chcemy dostrzegać Boga, który, popatrzcie, daje szansę każdemu. Pan Bóg nie mówi, że tylko, nie wiem, jakaś jedna grupa ludzi albo jakiś człowiek jest godny przyjęcia Bożego Słowa. Dla Pana Boga każdy jest ważny. I Panu Bogu na każdym zależy. I dla Pana Boga każdy jest ważny, by przyjąć Jego Słowo. Że nie muszę już mieć jakiegoś rodu, jakiegoś pochodzenia, czy wykształcenia, czy usposobienia. Że moje serce może być żyzną glebą i wtedy od razu to Słowo zakiełkuje, ale moje serce może być i skaliste. I takie serce, w tym rośnie mnóstwo różnych krzaczorów. Że pozwoliłem sobie na takie zaniedbanie, albo udeptałem tak swoje serce, że już jest nieczułe, obojętne. Pan Bóg mówi: no to jak twoje serce tak jest, to nie dam ci słowa. Nie. Pan Bóg mówi coś innego. Jakiekolwiek dzisiaj twoje jest serce, w jakimkolwiek jesteś miejscu, położeniu, usposobieniu, to chcę dać ci słowo. Nawet jak ono będzie tylko na chwilę, na moment. Jak ono będzie tylko nawet na kilka sekund. Jak ono będzie tylko takim słowem, że usłyszałeś je dzisiaj, nie wiem, w niedzielę, może coś tam mimochodem. To Pan Bóg pozwoli sobie na takie marnotrawstwo, jakbyśmy powiedzieli, swojej łaski, swojego słowa, po to, żeby dotrzeć do każdego z nas. Pan Bóg wybiera tak poszczególnych ludzi, by Słowo Boże głosić, ale głosić to Słowo każdemu, na wszelkie sposoby i wszystkim, jak tylko się da. Na żywo i w internecie, w habicie i w koszuli, bo ktoś tam napisał mi, żebym ubrał stosowny ubiór, ponieważ gorsze tym ubiorem.
Jak wiecie, większość, 99% SOS nagrywam w habicie. Dzisiaj jestem tak trochę w drodze, więc w takim miejscu uroczym, przyrodniczym, dlatego nie ma możliwości. Sobotnie vlogi tak, one są bardzo, bardzo takie w drodze podróżnicze, dlatego one takie są bez habitu. No ale przecież nie szata czyni człowieka, nie szata mówi o człowieku. Staram się, żeby to było czyste, żeby to nie było wymięte, żeby to było w miarę godne. To myślę, to jest ważne. Bo ważne, żebyśmy docierali do swoich serc. Bo popatrzcie, no my tak czasem może ubiegamy się o to, co zewnętrzne, czasem karmiąc w swoim sercu jakiś jad, jakąś pogardę, jakąś złość, właśnie jakąś taką sposób, żeby się ciągle do czegoś przyczepić, żeby tylko coś komuś wygarnąć. A nieważne, czy ja to słowo głoszę w habicie, czy w koszuli, ważne, że głoszę i ważne, żebyś ty usłyszał to słowo Boże. Nawet nie moje słowo. Ale to słowo, które Pan Bóg chce dzisiaj do ciebie siać, do twojego serca. Ty będzie siał i ciągle będzie próbował, żeby tym swoim słowem dotrzeć do twojego serca, do twojego życia, do twojej codzienności. Po to, żeby to słowo wreszcie kiedyś przyniosło obfity owoc. Trzymajcie się, życzę wam dobrej środy. No i do zobaczenia jutro, a na koniec jeszcze tradycyjnie przecież błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Trzymajcie się.